sympozjum historycznym poświęconym w tym roku polskim działaczom narodowym na ziemi górczyckiej przed 1945 roku. Nie tak dawno, wydaje się nie tak dawno, ale to już rok temu, odbyło się pierwsze takie sympozjum historyczne. Było ono poświęcone Kresom Wschodnim. Ja tylko dodam, że pomysłodawczyniami tego sympozjum są pani dr Katarzyna Maler, jest tu obecna z nami dzisiaj, a także Emerytus Ancola Wicia. Teraz z nami zaproszeni goście, dziękuję, że Państwo przybyli. I tak rozpocznę od pana kierownika Tomasza Senia, kierownika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym Wyczyna. Witam również panią sekretarz gminy Górczyce, panią Annę Hałę. Serdecznie witam przedstawicieli mediów górczyckich, telewizji pogranicznej, pana Marka Mikitka, a także portalu górczyckiego, pana Mateusza Kipie. Witam. Jest z nami również pan Tomasz Szyn, absolwent naszej szkoły miłości historii, a także właściciel Artek Kuczyca. Serdecznie witam Państwa, Krystynę i Piotra Kowczyk na dzisiejszym spotkaniu. Dodam tylko, że pan Piotr jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, a także Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Bardzo serdecznie Państwa witam, przepraszam. Jestem trenowany się tyle gości. Witam również bardzo serdecznie panią dr Bożenę Węż i panią magister Barbarę Piotrowską z młodzieżą zespołu szkoły przedszkolnego w Obrodzie, która dzisiaj tutaj też dla nas wystąpi. Bardzo serdecznie również witam naszą młodzież wraz z nauczycielami. Mam nadzieję, że w ciszy i w takim spokoju wysłuchamy dzisiejszego sympozjum i będziemy się delektować tym, co przygotowała również dla nas młodzież naszej szkoły. A teraz nie przedłużając, już chciałbym oddać głos prowadzącej dzisiejsze sympozjum Angelice Matej. Historyczne, które w tym roku odbędzie się pod hasłem Polscy działacze narodowi ziemi górczyckiej przed 1945 rokiem. Obejrzycie Państwo prezentację dotyczącą dziejów pogranicznej ziemi górczyckiej i jedną scenę. Wysłuchacie trzech wykładów i kilku utworów muzycznych. Sympozjum zostało przygotowane przez uczniów z różnych klas naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek historii i WOS Stanisławy Wicia i Katarzyny Mane. Wstępem naszego sympozjum będzie prezentacja przygotowana przez panią profesor Stanisławę Wiciak pod tytułem Ziemia Górczycka na przestrzeni dziejów. Siedzący za pulpitem uczniowie klasy 3B Filip Wójcik i Patryk Serga będą nam wyświetlać zdjęcia, mapki i ilustracje. Zapraszam. Ziemia Górczycka na przestrzeni dziejów. Ziemia Górczycka położona jest w południowej części województwa opolskiego. Jest typowym regionem o charakterze przygranicznym. Pod względem geograficznym teren składa się z takich dwóch jednostek. Znaczna część ziemi głubczyckiej należy do mezoregionu, który jest nazywany Płaskowyżem Głubczyckim i jest usytuowany u podnóża gór opawskich. Druga jednostka to jest skrawek położony w części zachodniej ziemi głubczyckiej i już należy do Sudetów Wschodnich, nazywany Górami Opawskimi. Występowanie na tych terenach żyznych gleb z grupy lesowatych przyczynił się do już od zarania dziejów do dużego osadnictwa i uprawy ziemi. Areał gleb ornych to 57%. Nie tylko urodzajne gleby przyciągały od najdawniejszych czasów osadników na ten teren. Sprzyjało temu również położenie geograficzne. Mowa tutaj jest o Bramie Morawskiej, takim typowym obniżeniu terenu między Sudetami a Karpatami. Proszę następny slajd.
Ziemia Głubczycka cechuje się sporą ilością stanowisk archeologicznych z wszystkich epok kultur charakterystycznych dla ziem Polski. W wyniku badań archeologicznych na podstawie śladów pobytu człowieka początki osadnictwa na ziemi głubczyckiej można odnieść do starszej epoki kamienia. Warto wspomnieć tutaj o osadnictwie Celtów. Datowane osadnictwo Celtów jest od III wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. Z ziemi głubczyckiej znane są też wpływy rzymskie. Wynikało to ze szlaku bursztynowego, właśnie, który ciągnął przez Śląsk. Na terenie Nowej Cerekwi odkryto stanowiska archeologiczne, gdzie znaleziono wiele monet z tego z okresu rzymskiego oraz różne naczynia, prawda? Dlatego, że kwitł handel wymienny. Bursztyn, monety i naczynia, z czego słynął Rzym. W V wieku naszej ery upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie. W wyniku ruchów ludów, zwłaszcza Hunów ze wschodu, to przyczyniło się do upadku kultury osadnictwa na tych terenach, a mianowicie kultury przeworskiej. Z dokumentu tak zwanego geografa bawarskiego z IX wieku wynika, że już od VI wieku do X następuje na ziemi głubczyckiej osadnictwo Słowian. Na nakreślonym wcześniej przeze mnie terenie, czyli ziemi głubczyckiej, osiedliło się dwa plemiona, Gołęszyców i Lupigla. Według uczonego Jana Tyszkiewicza Lupigla oznaczało głupie głowy bądź łupać głowy. I o tym świadczą również stanowiska archeologiczne, zwłaszcza między innymi w Głubczycach. Proszę dalej. Tutaj może ta mapka wydaje się w komputerze wyraźna w auli mniej tutaj na tym ekranie, ale możemy zauważyć ten kolor różowy i tam na granicy z plemionami czeskimi, również Słowianami zachodnimi, na granicy, ale jednak w obrębie tego koloru różowego, który mówi nam o występowaniu, że tam jest właśnie występowana grupa językowa polska, znajdują się właśnie plemiona Gołęszyców i Lupigla. Takim głównym nawet grodem tego plemienia jest Grodziec Gołęszycki. Prawdopodobnie już pod koniec właśnie IX wieku ziemia głubczycka została podbita przez państwo wielkomorawskie, które no długo nie przetrwało, bo już w 1907 roku upadło, a plemiona między innymi Lupigla i Gołęszyców znalazły taką chwilowe wytchnienie, czyli taką niepodległość. Na krótko mówię, dlatego że w 1950 roku już zostały podbite przez państwo czeskie. Po 40 latach ziemia głubczycka przeszła pod panowanie pierwszych Piastów, czyli Mieszko I podbił Śląsk i przyłączył do państwa polskiego. Ziemia głubczycka w granicach państwa polskiego była, jak tutaj widzimy na slajdzie, proszę jeszcze cofnąć tą datę, może młodzież zapamięta. Pod panowaniem Piastów ziemia, oczywiście mowa tutaj o pierwszych Piastach, była do 1038-1039. Co było przyczyną, no i teraz już proszę mapę, co jest też widoczne, że ziemia głubczycka jest w granicach państwa polskiego, a co było przyczyną, że po tym roku ziemia głubczycka przeszła pod panowanie czeskie. Państwo polskie przeżywało wówczas kryzys polityczny i ten kryzys wykorzystał książę czeski Brzetysław. Najechał na Polskę, dotarł aż do Wielkopolski, no i wracając po drodze przyłączył Śląsk. Oczywiście później syn Mieszka II, bo to za jego panowania zostały utracone ziemie. Kazimierz Odnowiciel prowadził wojny z książętami czeskimi w celu odzyskania Śląska.
Jednakże Śląsk się udało odzyskać tylko już bez ziemi głubczyckiej. Wojny polsko-czeskie trwały długo, bo do następnego wieku. Zakończyły się pokojem podpisanym w Kłodzku w 1137 roku, na mocy którego ziemia, Śląsk oczywiście pozostał jeszcze w rękach polskich, ale już ziemia opawska i ziemia głubczycka, która była częścią składową ziemi opawskiej, została jednak w granicach czeskich. Co zresztą już tutaj prezentuje nam kolejna mapa. Ziemia głubczycka właśnie przed XII i XIII wiekiem była gęsto zaludniona, jak już wcześniej wspomniałam, a nazwy miejscowości w dwóch trzecich były słowiańskie. W wyniku wyludnienia z powodu wojen polsko-czeskich już w XIII wieku rozpoczyna się kolejny etap osadnictwa na te tereny, bo jednak żyzne gleby i usytuowanie, położenie geograficzne przyciąga ludność na ziemię głubczycką. Ma już charakter kolonizacji osadnictwa na prawie zachodnim, a konkretnie niemieckim. Więc w związku z tym pełna kolonizacja nastąpiła w XIII-XIV wieku i co możemy rozumieć przez pełną kolonizację już na prawie zachodnim niemieckim? Że nawet miejscowości słowiańskie, te o tych nazwach słowiańskich przeniesiono i nazwy i regulację prawną przeniesiono już na prawo zachodnie, czyli niemieckie. Pierwsza wzmianka o Głubczycach, dlatego że Głubczyca jako stolica, oprócz Krnowa, wspomniana ziemia też opawska, czyli Opawa, Krnów, Głubczyce, to takie główne miasta tego obszaru, właśnie pogranicza. Pierwsza wzmianka o Głubczycach pochodzi z 1224 roku. Trudno stwierdzić, czy Głubczyce były wówczas wsią czy warownym grodem, ale źródła dowodzą, że prawa miejskie na wzór zachodni Głubczyce otrzymały prawdopodobnie w drugim bądź trzecim dziesięcioleciu XIII wieku. W 1265 roku już król czeski Przemysł Ottokar II podarował miastu las zwany Opawickim, a w 1270 roku odnowił przywileje miejskie. W XIII wieku miasto zostało rozbudowane i otoczone, jak widzimy na tym slajdzie i poprzednim, można było też zauważyć, zostało właśnie rozbudowane i otoczone murami. Trzy wieże bramne i 22 baszty. Zresztą fragmenty murów obronnych możemy zobaczyć, zwiedzając miasto Głubczyce, odwiedzając muzeum, zresztą piękna makieta, wiernie odtworzona. W tym czasie datuje się powstanie kościoła parafialnego. Może proszę następny slajd. Tutaj widzimy kościół parafialny oraz obok kościółek świętego Fabiana i Sebastiana, o którym będzie mowa później. W 1298 roku król Czech Wacław II rozszerzył Głubczycom przywileje. Natomiast w tym okresie, czyli w XIII-XIV wieku, poza Głubczycami założono jeszcze inne miasta, znane nam, istniejące do dzisiaj, a mianowicie Baborów przed 1295 i Kietrz w 1321 roku. Poproszę następny slajd. Tutaj na tym slajdzie widzimy wszystkich właścicieli Głubczyc. One też w mojej prezentacji, w mojej wypowiedzi się pojawią. Może nie wszyscy, ale tutaj są wszyscy wymienieni. Po śmierci Przemysła Ottokara II Głubczyce oraz Krnów stały się częścią ziemi opawskiej i były początkowo we władaniu królowej wdowy Kunegundy, a następnie bocznej linii Przemyślidów, czyli tutaj książę Mikołaj I, Mikołaj II, Mikołaj III to właśnie potomkowie Wacława II, właśnie z tej bocznej linii, tak możemy powiedzieć subtelnie. Od 1365 do 1503 roku Głubczyce były już samodzielnym księstwem. Ostatnim panem ziemi głubczyckiej
To ostatni z rodu Przemyśliwów, tutaj mam na myśli Jana Pobożnego. Był założycielem klasztoru Franciszkanów w Głubczycach, no inicjatorem sprowadzenia właśnie Franciszkanów do Głubczyc. Kolejnie po śmierci Jana Pobożnego, po jego bezpotomnej śmierci, już mamy kolejnych właścicieli. Głubczyce przechodziły no, w wyniku różnych sytuacji, ale to nie będę się wdawać już w szczegóły. Jakby jeszcze cofnąć, bym prosiła jeszcze. Także tutaj, jak widzimy, Piotr Chałwic został właścicielem w 1490 roku i to za jego panowania na Głubczycach, tak możemy określić, został wybudowany kościół, wspomniany kościółek świętego Fabiana i Sebastiana. Kolejnymi panami na Głubczycach był kanclerz czeski Jan Schellenberg oraz jego syn Jerzy. Od 1523 roku Głubczyce przechodzą już w ręce Hohenzollernów. I tutaj już możemy, jeszcze jakby może cofnąć ten, tak, tutaj wspomniany przeze mnie Jan Pobożny i widok na klasztor głubczycki. Tutaj jeszcze tylko widać klasztor i kościół franciszkanów, bo później ten obiekt będzie rozbudowany, żebyśmy też zwrócili uwagę już teraz, aby później porównać. I proszę już następny slajd. Tu na tym slajdzie widzimy pierwszego Hohenzollerna na Głubczycach, margrabiego Jerzego Hohenzollerna. Był on zwolennikiem luteranizmu i w 1535 roku wprowadził reformację na ziemi głubczyckiej. No, takim efektem chociażby tych działań związanych z reformacją był fakt, że w 1541 roku Franciszkanie, mówiąc najprościej, zostali wypędzeni z Głubczyc. Reformacja nie objęła, jeśli chodzi już o ziemie głubczyckie, nie objęła Baborowa, Kietrza i Grobnik. Język czeski, no też właśnie w wyniku działań margrabiego Jerzego Hohenzollerna, został wyparty przez język niemiecki, chociażby nawet za sprawą nakazu używania języka niemieckiego w najważniejszych dokumentach. W drugiej połowie XVI wieku nastąpił szybki rozwój rzemiosła, powstają nowe cechy. To przyczynia się do rozwoju handlu z innymi rejonami, między innymi z Morawami, z pozostałym rejonem Śląska. Handlujący kupcy wnoszą nowe, podróżujące oczywiście po wymienionych przeze mnie terenach, wnoszą nowe elementy do kultury, obyczajowości mieszkańców. Jednakże ten rozwój kulturalny i gospodarczy księstwa Knowskiego został przerwany przez wojnę 30-letnią, która trwała, tak jak sama nazwa mówi, 30 lat, czyli w latach 1618-1648. Jakie zmiany dotyczyły ziemi głubczyckiej, czyli to, co tutaj też i na tym slajdzie widzimy. W 1622 roku miasto przeszło pod panowanie katolika Karola von Liechtensteina. Wojna, jak wiadomo, miała burzliwy przebieg no, na terenie całej Europy, gdyż była to walka o hegemonię, o panowanie. Też również to spotkało ziemię głubczycką i w wyniku działań wojennych na ziemi głubczyckiej zniszczono wiele cennych obiektów w Głubczycach, w Krnowie. No i oczywiście jednym z poważnych efektów i skutków społecznych to jest spadek demograficzny, czyli ludność w Głubczycach, w ziemi głubczyckiej radykalnie zmalała. Jakie działania, prawda? To chodzi tutaj też i o kwestię kontrreformacji. Kontrreformacja następująca po wojnie również przyczyniła się do spadku ludności, gdyż bogata część mieszczaństwa, między innymi głubczyckiego, no była wyznania protestanckiego i była zmuszona wyemigrować.
znowuż inny skutek, jako wynik kontrreformacji, do Głubczyc powrócili franciszkanie. Proszę następny slajd. Tu mamy kolejną mapę. Jako już decyzja pokoju wrocławskiego, zawartego 11 czerwca 1742 roku, ten pokój kończy pierwszą wojnę śląską. Wojna jest też nazywana wojną o sukcesję. Wojna była między Habsburgami a Hohenzollernami. Tu król Prus, wykorzystując swoje już możliwości, dokonuje i to skutecznie przyłączenia Śląska do Królestwa Pruskiego. Na mocy tego pokoju właśnie Śląsk wszedł pod panowanie króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, inaczej Fryderyka II, i nastąpił podział księstwa opawskiego i knowskiego. Ziemia głubczycka znalazła się pod panowaniem Prus już jako powiat głubczycki. Graniczna rzeka Opawica podzieliła na pół miejscowości: Chomiążę, Krasne Pole, Lenarcice i Opawice. Miasta, które można nazwać siostrzanymi, miasta Krnów i Głubczyce, rozdzieliła granica. Jednakże pod względem kościelnym większa część ziemi głubczyckiej pozostała w granicach diecezji ołomunieckiej. Proszę następny slajd. W tym celu został utworzony komisariat biskupstwa ołomunieckiego, a siedzibą został Kiecz. Dlaczego Kiecz? Tak jak pani doktor Katarzyna Maler w swoim dziele o tej problematyce tak uzasadnia. Ponieważ był własnością biskupów ołomunieckich i od 1729 roku siedzibą dekanatu. Poza tym znajdowały się w nim dwa kościoły, a w okolicy również majątki wiejskie, które należały do arcybiskupstwa ołomunieckiego. Tutaj widzimy siedzibę komisarzy arcybiskupich w Kieczu i widzimy tutaj już lata, w którym został ten budynek wzniesiony. A co z Głubczycami? Głubczyce, mimo że stały się siedzibą starosty powiatowego, pierwszym został już w 1742 roku pan na Branicach, baron Johann Karl von Morawicki, straciły jednak rangę, jaką miały od średniowiecza do XVI wieku. Po prostu stały się miastem drugorzędnym. Chciałbym teraz wydarzenie przyłączenia Śląska do, a zwłaszcza ziemi głubczyckiej, do Królestwa Prus nawiązać do historii też i naszej szkoły. Czyli wydarzenie w wymiarze powszechnym bardzo jest powiązane też i z wydarzeniami historii małych miejscowości, historii lokalnej. W 1749 roku król Fryderyk II zabronił swoim poddanym kształcić się poza granicami państwa, a mieszkańcy ziemi głubczyckiej kształcili się w gimnazjum w Opawie. Jak już wcześniej powiedziałam, Opawa znalazła się została w granicach czeskich, Habsburgów. I tutaj Głubczyczanie mieli z tym problem. Jak go rozwiązali? 3 lipca 1750 roku Głubczyczanie wystosowali petycję do władcy z prośbą o zgodę na założenie gimnazjum. Tu na tym slajdzie właśnie widzimy już akt zgody, prawda? Akt wydania, czyli mówiąc też koncesję, prawda, żeby to było zrozumiałe, zgodę na założenie gimnazjum. Kiedy Fryderyk II ją podpisał? W 1751 roku, a już w 1752 wzniesiono gimnazjum. Budynek gimnazjalny przylegał do zachodniej strony klasztoru franciszkanów. Ja bym prosiła teraz już kolejny slajd. I tak właśnie dla porównania, jak widzimy, klasztor franciszkanów, ale już w kierunku zachodnim rozciąga się budynek gimnazjum. W 1752 roku 122 uczniów, tylko chciałabym podkreślić, że to było gimnazjum chłopięce, czyli 22 chłopców wyznania katolickiego i
protestanckiego rozpoczęło naukę. Była to typowo szkoła humanistyczna. Uczniowie uczyli się łaciny, greki, historii, historii biblijnej, poezji niemieckiej, łacińskiej, geografii, heraldyki, pisania listów i wygłaszania wolnych mów. Takie ważne wydarzenie dla gimnazjum, dla zakonników, dla franciszkanów, bo to oni byli nauczycielami i oni prowadzili gimnazjum, była wizyta króla Fryderyka II w 1762 roku. Zresztą tutaj na tym slajdzie mamy upamiętnione to wydarzenie. Na mocy nowego regulaminu z dnia 8 maja 1801 roku w Prusach rozwiązano gimnazja klasztorne. Lecz dzięki aktywnej działalności starosty Michaela Haudwica król Fryderyk Wilhelm III zgodził się na pozostawienie Głubczyckiego gimnazjum, ale już jako królewskiego katolickiego gimnazjum, które pod tą nazwą funkcjonowało w latach 1802-1918. Naukę w przekształconej placówce rozpoczęło 200 uczniów prowadzonych przez zakonników, ale już też przez nauczycieli świeckich. Kolejne zmiany, jeśli chodzi o gimnazjum, to rok 1810. W Prusach nastąpiła sekularyzacja zakonów i Głubczyckie gimnazjum przejęło kościół i klasztor, a franciszkanie znowu opuścili Głubczyce. Na podstawie zachowanych programów z XIX wieku, na przykład z 1859, wynika, że nadal dominowała łacina, na przykład 10 godzin języka łacińskiego w tygodniu i 6 godzin greki. Ale już w 1870 roku ograniczono ilość godzin języków martwych i wprowadzono więcej nauk przyrodniczych. Z powodu złego stanu budynku, a mianowicie dotkliwa wilgoć, złe oświetlenie, ciasne pomieszczenia, rząd w Berlinie podjął decyzję o budowie nowego gimnazjum. W latach 1900-1902 na dzisiejszej ulicy Kochanowskiego, wówczas króla Ottokara II, postawiono budynek gimnazjalny, który już tutaj widzimy na tym slajdzie. Uczymy się lub pracujemy. Tutaj, proszę? Jesteśmy tutaj, tak, dokładnie. W jakim stylu postawiono, wzniesiono budynek? W stylu tak zwanego niemieckiego renesansu. Cokół wybudowany jest, czyli już w czasie teraźniejszym, z muru cyklopowego, a oprawi ozdobne portale z czerwonego kłodzkiego piaskowca. Od strony południowej do gimnazjum przylegała willa dyrektora. Tutaj właśnie już kolejny slajd pokazuje. Tak, tutaj koleżanka wskazuje willę dyrektora, której już nie ma, ale dlaczego? Może jeszcze mała informacja odnośnie willi dyrektora. Willa dyrektora była połączona z budynkiem, a konkretnie była połączona z gabinetem dyrektora, czyli pan dyrektor mógł przechodzić z willi od razu do gabinetu. Kolejny slajd poproszę. Aula. Właśnie tutaj w tej auli jesteśmy. A jak wyglądała już w 1902 roku? Aula używana była do świeckich i katolickich uroczystości. Ja to podkreślam, bo młodzież jak oglądała te fotografie, no to była zdziwiona i mówi, to była kaplica. A ja mówię, no nie do końca, prawda? Czyli młodzież tutaj przychodziła, chłopcy, gimnazjaliści przychodzili na uroczystości nie tylko religijne, a konkretnie katolickie, bo to jednak było katolickie gimnazjum, ale też świeckie. W niszy, jak tutaj widać na fotografii, znajdował się zasłaniany kurtyną ołtarz świętego Alojzego. Natomiast również w auli wisiały cztery naturalnej wielkości portrety papieża Leona XIII, no, autora encykliki Rerum Novarum, no i można powiedzieć orędownika i twórcy nauki społecznej Kościoła, oraz trzech cesarzy.
Wilhelma I, Wilhelma II i Fryderyka III. Dwie ramy się zachowały, eksponowane są podczas ważnych uroczystości naszej szkoły. Przy gimnazjum zbudowana została stojąca do dzisiaj sala gimnastyczna. Natomiast ten 1902 rok był bardzo ważnym rokiem, nie tylko przeprowadzka do nowego, pięknego budynku, ale również 8 i 9 października tegoż roku szkoła świętowała 150-lecie istnienia. Jakie zmiany jeszcze dotyczą naszej szkoły? 4 listopada 1918 roku na wniosek dyrektora Michalskiego, czyli jak tutaj słyszymy nazwisko polsko brzmiące, szkole nadano imię Feldmarszałka Remusa Wolsza i nazwa szkoły już od 1918 roku brzmiała Państwowe Katolickie Gimnazjum Wolsza. Czyli te przemiany, jak widzimy, nawet w nazwie naszej szkoły pokazują też i wydarzenia polityczno-społeczne, które miały miejsce na Śląsku i na ziemi głubczyckiej. W latach 1931-1932 szkołę rozbudowano w kierunku południowym, w tym celu rozebrano willę dyrektora, a nową część zniesiono już w innym stylu architektonicznym, nazywanym funkcjonalnym bądź modernistycznym. Nauka gimnazjum jako gimnazjum chłopięcego trwała do 1944 roku, a została przerwana z powodu nadchodzącego frontu. Chciałabym jeszcze podjąć kwestię stosunków etnicznych i wyznaniowych. Tak jak na tym slajdzie widzimy, że na jednej ulicy blisko siebie znajdują się trzy obiekty sakralne, które pokazują bądź nam kwestie wyznaniowe, bądź również etniczne. Czyli po prawej stronie widzimy kościół ewangelicki, protestancki, na wprost znany nam obiekt sakralny, czyli kościół parafialny, katolicy, i po lewej stronie widzimy synagogę, czyli również ziemię głubczycką, Głubczycę zamieszkiwała ludność żydowska. Ale może o tej trzeciej grupie będę mówić później, bo pojawią się cztery grupy etniczne, narodowe, również językowe. Jak już wcześniej wspomniałam, zanim nastąpiła kolonizacja na prawie zachodnim, czyli niemieckim, średniowieczu ziemię głubczycką zamieszkiwała ludność słowiańska. W związku z tym na tym terenie wytworzyły się gwary mieszane, pogranicza polsko-czeskiego, tak zwane gwary laskie. W wyniku kolonizacji w miastach mieszkała głównie ludność niemiecka. Na podstawie spisów ludności oraz opisów uczonych z XIX wieku można stwierdzić, że w powiecie głubczyckim na przełomie XVIII-XIX stulecia stykały się trzy języki. To znaczy ludność mówiąca po niemiecku, i oni już wówczas stanowili znaczną większość, a mianowicie 82%, i zamieszkiwali zachodnią część powiatu. Ludność mówiąca po morawsku, dane wskazują, że było tej ludności 16%, zamieszkiwała we wschodniej części powiatu, m.in. okolice Baborowa, Dzielowa, Sułkowa, a ludność polskojęzyczna zamieszkiwała północny obszar powiatu, m.in. takie wsie jak Kazimierz, Szonów, Dziećmarów czy Czerwonków. Te dane procentowe, bo tutaj ludności polskiej było 2%, i te dane procentowe są ze spisu z 1775 roku. Według Dziewulskiego w XIX wieku nastąpiła czechizacja ludności polskiej. Jak pisze w swojej przeze mnie już wspomnianej książce pani dr Katarzyna Maler, dwujęzyczni mieszkańcy wsi, posługujący się językiem niemieckim, językiem polskim, wymieniali swoich synów w celu nauki języka. Czyli możemy mówić tutaj o pewnego rodzaju tolerancji, zrozumieniu cech właśnie terenów pogranicza, tej wielokulturowości. Poza rodzinnym domem Polacy mogli pielęgnować swój język w gimnazjum, czyli wracam do gimnazjum głubczyckiego. I od 1858 roku dla uczniów polskich, czeskich, żydowskich odbywały się specjalne lekcje w ich językach,
Tu widzimy taki wykaz z rocznika 1866 roku. No, jest mało wyraźny, ale ktoś by był zainteresowany, to na gazetce przed aulą są zawieszone kserokopie tych dokumentów. I na początku, w tych pierwszych trzech akapitach, tutaj też i w tej tabeli, można doszukać się właśnie ilości godzin i przydziału do klas języka polskiego, języka hebrajskiego i języka morawskiego. Co ciekawe, języka morawskiego, języka polskiego uczył nauczyciel niemiecki, Karl Józef August Stefan, był miłośnikiem słowiańszczyzny. Natomiast według tych roczników, tu dane z 1859 roku podam, że na 423 uczniów 62 było Polakami, 44 Morawianami. To stanowiło 25%. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku w gimnazjum nauczało 5 polskich profesorów. Stanisław Karwowski, Stanisław Drzeżdżyński, Stanisław Szenic, Antoni Bożucki i Stefan Sikorski. Szerzej, więcej o tych profesorach będzie w następnym wykładzie. Po zjednoczeniu Niemiec 18 stycznia 1871 roku rozpoczął się kurs antypolski za sprawą żelaznego kanclerza Otto von Bismarcka. W powiecie głubczyckim w 1880 roku było jeszcze 20% ludności słowiańskiej, a w 1910 już 18%. W następnych latach sukcesywnie się zmniejszał. Między innymi informacje roczne gimnazjum z lat 1885-1910 nie podają już danych dotyczących, tak jak wcześniej to miało miejsce, ilości uczniów polskich i morawskich. Zawarta jest jedynie informacja o tym, że w szkole uczą się pojedynczy cudzoziemcy ze Lwowa, Ojcowa i Warszawy. Tak, obiecałam, że wrócę jeszcze do odrębnej grupy etnicznej, którą stanowili Żydzi. Zamieszkiwali oni ziemię głubczycką już w średniowieczu, ale w 1543 roku byli zmuszeni do opuszczenia Głubczyc. Powrócili w XIX wieku i powstała wówczas wyznaniowa gmina żydowska, która stopniowo rosła. O czym świadczą też i liczby. W 1818 liczyła gmina żydowska 62 osoby, w 1830 roku 94, a w 1850 już 300 osób. W latach 1864-65 zniesiono synagogę, którą widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Czyli jak widzimy, ziemia głubczycka to teren, tak jak powiedziałam na początku, charakterystyczny dla pogranicza, czyli wielonarodowościowy, wielokulturowy, kilkujęzyczny, ale też możemy mówić o pewnego rodzaju tolerancji, bo chociażby nasze gimnazjum, które było nazywane katolickim, kształcili się uczniowie różnych wyznań i różnych narodowości. Struktura etniczna zmieniła się w okresie już III Rzeszy. Jak nam wszystkim wiadomo, z powodu polityki antysemityzmu, a następnie Holokaustu. Natomiast radykalnie się struktura etniczna ziemi głubczyckiej zmieniła po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to na teren ziemi głubczyckiej po zmianie granic w wyniku decyzji jałtańskich przybyli Polacy, między innymi repatrianci z tak zwanych kresów II Rzeczpospolitej. Dwa ostatnie slajdy nawiązują, mają też przełożenie do historii naszej szkoły, że już w mury tej szkoły będą wchodzić i uczyć się uczniowie polscy, większości pochodzenia polskiego. I na tym chociażby pierwszym slajdzie, bo wspomniałam o dwóch, mamy fotografię związaną z wystawą w powiecie głubczyckim, bo taka jednostka administracyjna dalej, można powiedzieć, pozostała. I chociażby na tym plakacie, szyldzie widzimy nazwę Państwowe Liceum i Gimnazjum. I tutaj już dodam dla pocieszenia uczennic koedukacyjne.
w Głąbczycach. Poniżej mamy fragment dokumentu, tam widnieje podpis pierwszego dyrektora liceum szkoły powojennej, bo jak widzimy nazwa pierwsza to gimnazjum i liceum, obecnie liceum. To jest podpis pierwszego dyrektora Stefana Lidowskiego. W górnym prawym rogu znajduje się fotografia drugiego dyrektora, profesora Kowalskiego, nauczyciela języka polskiego. To właśnie ci dwaj panowie tworzyli szkolnictwo średnie zaraz po wojnie. Nad podpisem dyrektora Lidowskiego widnieje data 8 luty 1946 rok, ale rok szkolny zaczął się 3 września 1945 roku. I fotografia, która przedstawia nam nauczycieli, tych pierwszych nauczycieli naszego liceum oraz pierwszy rocznik maturalny. To jest rok 1947. I co takiego ciekawego? Tu już właśnie widzimy w tle tą nowszą część naszej szkoły, ale mówię jeszcze raz, co ciekawego. Okna nie miały szyb, prawda? Czyli początki były trudne po II wojnie światowej. Proszę kolejny slajd i to już będzie ostatni, jeśli chodzi o moją prezentację. Tu widzimy fotografię kolejnego, a właściwie czwartego dyrektora naszej szkoły, pana profesora Franciszka Freja. Dlaczego o nim? Jak tutaj widzicie w tytule, był orędownikiem nadania liceum imienia Adama Mickiewicza. Nawiązuje właśnie do wątku z historii tej szkoły z XIX wieku i tego działania stały się faktem, dlatego że szkoła otrzymała zgodę na nadanie jej imienia Adama Mickiewicza, czym się szczycimy do dzisiaj, też i za jego sprawą, za sprawą dyrektora Freja. Szkoła otrzymała sztandar, który do dzisiaj jest używany i wykorzystywany na wszelkie ważne uroczystości szkolne, gminne czy powiatowe. Natomiast na tej właśnie fotografii mamy pierwszy zjazd absolwentów już tego okresu powojennego, czyli na 15-lecie szkoła otrzymała wspomniany przeze mnie sztandar. Chciałabym już podziękować za prezentację, ale chciałabym też jeszcze wykorzystać taką kwestię, że absolwenci rocznika 1957 roku wystosowali petycję do pana dyrektora, żeby właśnie tej auli nadać imię Adama, przepraszam, orędownika Adama Mickiewicza, właśnie pana dyrektora Franciszka Freja. Dziękuję bardzo. Za chwilę posłuchacie Państwo pierwszego wykładu przygotowanego przez ucznia klasy pierwszej C Artura Kopczyńskiego pod tytułem Polscy nauczyciele, działacze narodowi w gimnazjum w Głubczycach na przełomie XIX i XX wieku. Zapraszamy Artura na scenę. Polacy w gimnazjum głubczyckim i w XIX i w początku XX wieku. W latach 80. XIX wieku w głubczyckim gimnazjum pracowało aż 3 polskich nauczycieli, którzy byli polskimi patriotami i działaczami narodowymi. Stanisław Karwowski, Stanisław Drzażdżyński i Stanisław Szeniec. Stanisław Karwowski w herbu Pnieja, pseudonim Wiktor Soński, urodził się 25 lutego 1848 roku w Lesznie jako syn polskiego oficera z Powstania Listopadowego Adama Karwowskiego, późniejszego profesora matematyki i języka polskiego w gimnazjum w Lesznie oraz Ferdynandy Haptang-Białoskórej. Po ukończeniu gimnazjum w Lesznie studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. We Wrocławiu został członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, a w Berlinie prezesem członka Koła Studenckiego.
W listopadzie 1870 roku został promowany na doktora filozofii na Uniwersytecie w Halle. W 1872 roku poślubił Marię Pstrokońską, Herbu Budzisz. Herbu, z którą miał dwóch synów, Ferdynanda Przemysława i Adama Ferdynanda. Podróżował po Europie Zachodniej, Rosji i Skandynawii. W lipcu 1872 roku zdał we Wrocławiu egzamin państwowy upoważniający go do nauczania w gimnazjach historii, geografii, języków klasycznych i współczesnych. W okresie Kulturkampfu odbył tak zwany rok próbny w zawodzie nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim i pozostał tam jako nauczyciel pomocniczy. Gdy pruskie władze nakazały tamtejszym katechetom nauczanie religii po niemiecku, odmówili i stracili pracę. Namawiany do nauczania za nich Karwowski również odmówił i za karę został przeniesiony do Żegania na Dolnym Śląsku, gdzie przez 8 lat nie otrzymywał awansu, a w 1883 roku do Głubczyc. W latach 1883-1907 pracował w gimnazjum w Głubczycach jako nauczyciel historii, języka polskiego, francuskiego i angielskiego. W 1885 roku został mianowany starszym nauczycielem, a w 1891 roku gimnazjalnym profesorem. W 1897 roku otrzymał tytuł radcy czwartej klasy. Założył w Głubczycach kółko filaretów, którego członkowie potajemnie czytali dzieła Adama Mickiewicza. Był tam postrzegany jako żarliwy polski patriota, który nie bał się i nie wstydził używać ojczystego języka na ulicy. W 1907 roku zrezygnował z pracy i wyjechał do Poznania. Tam został tam prezesem Koła Polskiego w Radzie Miejskiej i prezesem Rady Wyższej Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, a także wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezesem Wydziału Historyczno-Literackiego Komisji Językowej przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk, prezesem Towarzystwa Muzycznego. 17 maja 1917 roku dr Stanisław Karwowski zmarł po operacji w Berlinie. W pogrzebie wzięło udział 40 księży z biskupem Jedzinkiem na czele. Został pochowany na cmentarzu świętego Marcina w Poznaniu u boku zmarłej kilka miesięcy wcześniej małżonki Marii. Podczas II wojny szczątki obojga przemieszczono na cmentarz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Nadębcu, a obecnie krewni starają się o przeniesienie ich na cmentarz Zasłużonych w Wielkopolan. Stanisław Karwowski napisał ponad 300 prac i rozpraw historycznych, publikowanych m.in. w Tygodniku Wielkopolskim, Kurierze Poznańskim, Dzienniku Poznańskim. Ich pełny wykaz przedstawił w swojej nekrologii Antoni Moskowski. Imię Stanisława Karwowskiego nosi ulica w Powstaniu w dzielnicy Łazarz, ulica w Jarocinie i dom nauczyciela w Głubczycach, natomiast w Lesznie znajduje się ulica Karwowskich. Najważniejszymi publikacjami profesora Karwowskiego są Polacy i język polski na Śląsku pod panowaniem pruskim, Poznań 1917, Verhaltnis der Reichsgrafen von Oberstdorf und Oberglogau zu den Königen den von Polen, Leopszyc 1892, Dzieje Wielkopolski wieku, XIX wieku, Poznań 1917 w trzech tomach, Z przeszłości Śląska oraz Bytom 1895-1899. Proszę o następny slajd. Stanisław Dzierżyński urodził się 25 kwietnia 1850 roku w Gnieźnie w Wielkopolsce pod pruskim zaborem jako syn właściciela domu Ignacego Dzierżyńskiego. Uczęszczał do gimnazjów w Trzemesznie i Gnieźnie. Ta gnieźnieńska średnia szkoła została powołana do życia w 1863 roku jako wyższa szkoła miejska dla chłopców oraz z niemieckim językiem wykładowym, a Stanisław był jednym z pierwszych uczniów. W 1869 zdał tam maturę, następnie studiował filologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Poświęcił się zawodowi nauczyciela. Pruskie władze niechętnie widziały polskich nauczycieli, zwłaszcza niezłomnych patriotów, w szkołach na terenie zaborczym, dlatego też Dzierżyński pracował w regionach Śląska, w których dominowała ludność niemiecka. W październiku 1875 roku został skierowany na okres próbny do gimnazjum w Głubczycach. 1 listopada 1879 roku otrzymał tam angaż jako nauczyciel zwyczajny. W latach 1888-1892 pracował w gimnazjum w Kłodzku i 1 lipca 1892 roku ponownie został przeniesiony do Głubczyc z tytułem starszego nauczyciela. Uczniowie czuli przed nim respekt, ponieważ był surowym i wymagającym pedagogiem. Ponieważ jego nazwisko było trudne do wymówienia, nazywali go krótko Dracz. Dzierżyński był małomówny, w
rozprawie programowej próbował wykazać słowiańskie pochodzenie nazw miejscowości powiatu. Ten wykaz odegrał ważną rolę w okresie plebiscytowym 1920-1921, przez który powiat głubczycki został włączony do terenu plebiscytowego jako rzekomo mieszany językowo. Następny slajd, proszę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości profesor Dżerżyński z rodziną przeprowadził się do Wielkopolski i 1 września 1919 roku jako następca księdza profesora Leona Łagody został drugim dyrektorem gimnazjum i szkoły realnej w Gnieźnie, które jako maturzysta opuścił 50 lat wcześniej. Dziś ta szkoła nadal istnieje jako pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego. Został oznaczony orderem Polonia Resurgita. W 1925 roku Stanisław Dżerżyński obchodził 50-lecie pracy nauczycielskiej, co wiązało się również z przejściem na emeryturę. Mógł on na nią przejść już w 1918 roku, lecz wolał pozostać w czynnej służbie i służyć młodym pokoleniom Polaków jako nauczyciel. Lech Gazeta Gnieźnieńska szczegółowo opisuje przebieg tej uroczystości. Ponieważ profesor wówczas mieszkał w Poznaniu, w najczytejszym kościele parafialnym odbyła się msza święta w jego intencji, którą celebrował ksiądz prałat Stychel. Przyjechała z Gniezna delegacja nauczycieli i uczniów, aby złożyć mu życzenia i podziękować za pracę. Profesor Dżerżyński przekazał wówczas przedstawicielom młodzieży kilka kompletów dzieł polskich. Nazajutrz profesor przyjechał do Gniezna, gdzie w jego intencji w kościele franciszkanów została odprawiona msza święta, a uroczystość świecka odbyła się w szkolnej auli. W gimnazjum zawieszono jego portret wykonany przez nauczyciela profesora Bolczowskiego. Profesor Dżerżyński poza pracą nauczycielską zajmował się również pisaniem prac naukowych, pośród których można było wymienić wspomniany słownik nazw miejscowych powiatu głubczyckiego, w którym wykazał ich słowiańskie pochodzenie pod tytułem Die Slawischen Ortnamen des Kreises Leopczyc, Leopczyc 1896 lub pracę pod tytułem Słowiańskie nazwy miejscowości na Śląsku Pruskim. Był członkiem założonego w 1894 roku Śląskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Stanisław Dżerżyński niedługo cieszył się zasłużoną emeryturą. Zmarł 2 października 1927 roku w Poznaniu, a jego zwłoki przewieziono do rodzimego grobowca na cmentarzu Świętego Piotra w Gnieźnie. Proszę następny slajd. Stanisław Bolesław Szenis urodził się 1 maja 1831 roku w Bietczynach w powiecie kościeńskim. Uczęszczał do gimnazjum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, w którym w 1850 roku zdał maturę. Studiował matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1855 roku uzyskał tytuł doktora filozofii. W następnym roku zdał egzamin państwowy uprawniający go do nauczania w gimnazjach. Pierwszym jego miejscem zatrudnienia było realne gimnazjum w Poznaniu. W 1858 roku rozpoczął pracę w gimnazjum w Śremie. W 1860 roku otrzymał tam tytuł profesora gimnazjalnego. Pracując jednocześnie pisał prace naukowe z przyrody i fizyki w czasopiśmie Przyroda i Przemysł, dzięki czemu zwrócił na siebie uwagę środowisk naukowych. Nie przyjął posady profesora botaniki na Uniwersytecie Lwowskim. Zaangażował się w działalność publiczną. Założył Bank Ludowy w Śremie, został przewodniczącym Rady Miejskiej Miasta Śrem, był dyrektorem Komitetu Towarzystwa Pomocy Naukowej na powiat śreński. W 1875 roku władze oświatowe przeniosły go na Śląsk do gimnazjum w Głubczycach. Szenis z ciężkim sercem opuścił Wielkopolskę i przybył do miasta nad Psiną, gdzie nauczał matematyki. W 1881 roku, gdy obchodził w Głubczycach 25-lecie pracy w nauczycielstwie, został zaproszony do Śremy przez swoich byłych uczniów, którzy zorganizowali dla niego specjalną uroczystość jubileuszową. W 1890 roku został przeniesiony do gimnazjum w Kłodzku, gdzie w 1893 otrzymał tytuł radcy. 5 lat później przeszedł na emeryturę i wyjechał do Poznania, gdzie zamieszkał przy Grabenstrasse nr 9. Jako pierwszy sekretarz Wydziału Nauk Przyrodniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk wygłaszał wykłady z dziedzin astronomii. Zaczął jednak chorować, co wykluczało działalność naukową. Zmarł dotknięty paraliżem 18 sierpnia 1903 roku w Poznaniu. Kolejne poszukiwania wykazały, że w Głubczyckim Gimnazjum poza trzema wymienionymi profesorami pracowało jeszcze trzech Polaków, mianowicie Antoni Bożucki i Stefan Sikorski, którzy podobnie jak trzej poprzedni zasłużyli się dla rozwoju polskiej oświaty w Wielkopolsce.
Antoni Burzycki, syn mistrza krawieckiego Wilhelma Burzyckiego, urodził się dnia 24 sierpnia 1858 roku w Chełmie. Ukończył tamtejszą szkołę powszechną i królewskie gimnazjum. Musiał bardzo wypaść na egzaminie maturalnym, skoro został zwolniony z części ustnej. Studiował filozofię klasyczną i historię w Berlinie i Królewcu. W tym drugim mieście uniwersyteckim był sekretarzem Koła Towarzyskiego Polskiego, które organizowało odczyty z zakresu literatury i historii i posiadało własną bibliotekę z 216 książkami. W 1884 roku ukończył studia, uzyskując uprawnienia do nauczania łaciny, greki i historii. Podjął pracę jako nauczyciel pomocniczy w rodzinnym Chełmie. Już w 1887 roku władze pruskie oświatowe przeniosły go do Herzfeldu w Hesji, następnie do Hadamaru w księstwie Nassau. W 1890 roku uzyskał tam posadę stałego profesora. W 1906 roku otrzymał tytuł radcy czwartej klasy. W 1907 Antoni Burzycki został przeniesiony na Górny Śląsk do Głubczyc, gdzie od 1 kwietnia tego roku do października 1916 roku pracował w gimnazjum, po czym przeniesiono go do katolickiego gimnazjum do Głogowa. Dnia 16 października 1918 roku Burzycki otrzymał Krzyż Zasługi za pomoc wojenną. W 1919 roku, niedługi czas po odzyskaniu niepodległości, przez Polskę niepodległości, udał się do Poznania, gdzie 1 kwietnia został mianowany przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej dyrektorem powstającego gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego przy ulicy Grunwaldzkiej. Pod jego kierownictwem gimnazjum to było stopniowo polszczone i w 1920 roku opuścili ostatni niemieccy nauczyciele. W 1927 roku za zasługi związane ze spolszczeniem szkolnictwa w Wielkopolsce profesor Antoni Burzycki otrzymał order Polonia Restituta. Działał jako członek zarządu Zgromadzenia Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego. Zmarł w lipcu 1928 roku na udar serca w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wypoczywał na wczasach. Pozostawił żonę Jadwigę w domu Zborowską i córkę Marię, żonę docenta bakteriologii na Uniwersytecie Poznańskim o nazwisku Adamski. W 1929 roku w gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego na korytarzu obok popiersia patrona szkoły została odsunięta marmurowa tablica projektu profesora Korpala z popiersiem dyrektora Burzyckiego. Dziś ta szkoła nadal istnieje jako pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego i gimnazjum dwujęzyczne jest popularnie nazywana Marcinkiem. Proszę następny slajd. Stefan Sikorski urodził się 9 lipca 1883 roku w Bydgoszczy jako syn prawnika i nauczyciela gimnazjalnego Bolesława Sikorskiego 1816 i jego nieznanej z imienia pierwszej żony. Uczęszczał do gimnazjum imienia Świętego Macieja we Wrocławiu, gdzie zdał maturę. Studiował filozofię na uniwersytetach w Monachium i we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu promocji doktorskiej Stefan Sikorski pracował w różnych niemieckich gimnazjach, w tym w Głubczycach na Śląsku Pruskim. Wiadomo, że w 1908 roku wydał 27-stronicową pracę pod tytułem De Anea Gazeo dotyczącą Eneasza z Gazy, wczesnochrześcijańskiego pisarza, teologa i filozofa żyjącego w V lub VI wieku. W pierwszym tomie Bericht der Schleisen Gesellschaft für Vaterlandische Kultur z 1914 roku zamieszczono treść jego wykładu pod tytułem Zacharias Scholasticus. Zachariasz z Gazy, zwany Scholasticusem, był żyjącym w VI wieku pisarzem chrześcijańskim i biskupem Mityleny. Gdy Polska odzyskała niepodległość, Sikorski postanowił udać się do Poznania z listu do pewnego profesora Lęgowskiego, datowanego w Głubczycach dnia 17 stycznia 1919 roku. Wynika, że Sikorski zabiegał o pracę w stanowisku akademickim i załączył list do znanego archeologa profesora Józefa Kostrzewskiego, który w 1919 roku był zaangażowany w powstanie Uniwersytetu Poznańskiego z prośbą o jego doręczenie. Wiadomo, że kandydatura Sikorskiego była rozważana w gronie twórców Uniwersytetu, lecz nie jest znana decyzja jego grona. W każdym razie Sikorski nie podjął pracy na Uniwersytecie. Zatrudnił go jako nauczyciel wyżej wspomniany dyrektor gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Antoni Burzycki.
Stefan Sikorski zyskał sobie opinię solidnego nauczyciela, lecz niestety długo nie pracował. Dnia 16 maja 1920 roku zmarł z powodu ciężkiej choroby w wieku zaledwie 37 lat. Dziękuję za uwagę.